Dla mnie przyjazne miasto to jest takie, które daje różnego rodzaju możliwości i te możliwości są zgromadzone blisko siebie. Nie jest dla mnie przyjaznym miastem takie miasto, gdzie muszę jechać po to, żeby pójść do kina, jechać po to, żeby napić się kawy, jechać w jeszcze inne miejsce, żeby iść do pracy, a w jeszcze inne miejsce, żeby pójść do szkoły. Najważniejsze jest to, żeby te wszystkie miejsca były blisko siebie i to najlepiej w zasięgu spaceru albo w komunikacji publicznej. Jest coraz więcej takich miejsc, na szczęście, wciąż za mało, ale wydaje mi się, że takie powiedzmy lokalne centra, które właśnie łączą różnego rodzaju funkcje, już dobrze działają w dzielnicach. Ja myślę, że na przykład Ursynów jest takim przykładem. Na Ursynowie jest gdzie pójść na kawę, gdzie pójść do kina, na Żoliborzu, ale są też takie miejsca i na Bielanach, na Bemowie. Jest ich cały czas za mało. Ta siatka centrów lokalnych jest za rzadka. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie mało kto dociera, dlatego że jesteśmy bardzo niedaleko od lotniska na Okęciu, naprzeciwko Nowotelu, przy Alei Żwirki i Wigury. A to jest Business Garden Warszawa, czyli kompleks prywatnych biurowców. Jest tutaj 7 budynków, który jest jednocześnie chyba najlepszą taką prywatną przestrzenią publiczną w Warszawie, absolutnie dostępną dla wszystkich. Każdy tutaj sobie może wejść, każdy może sobie tutaj spacerować. Ten park jest wyjątkowy, zajmuje aż 6 hektarów pomiędzy biurowcami. Tu stało się coś wyjątkowego. Świetni architekci, wyjątkowy zupełnie inwestor, który ma takie skandynawskie korzenie i który ma świadomość ekologiczną. To jest coś niesłychanie ważnego. Inwestor, który wiedział, czego chce, a chce, żeby tutaj był park w miejscu, gdzie kiedyś były ogródki działkowe. Czyli były działki, jest nadal teren zielony. 7 budynków i w tym miejscu widać, że każdy zaprojektowany przez innego architekta, innego z pracowni JSK oraz ten na końcu, najbardziej szalony, który wsparty jest na takich dziwnych, krzywych podporach, to dzieło gościnne, czy zaproszonego przed JSK architekta włoskiego Massimiliano Fuksasa. W ogrodzie bardzo starannie dobrane rośliny. Są tutaj rośliny sucholubne, które są na takich gruntach przepuszczalnych. Tam, gdzie one są mniej przepuszczalne, są rośliny, które lubią grunty podmokłe. Zapowiada się na burzę i dobrze, bo jest susza, a te domki tutaj są czymś zupełnie nieprzypadkowym. Nie musimy się bać tego, że zaraz będzie pompa, będzie mnóstwo wody. Ta woda nie spłynie do kanalizacji, nie zostanie zmarnowana. Ona zostanie tutaj zatrzymana w tym ogrodzie. To są specjalne zbiorniki retencyjne. One służą temu, żeby gromadzić wodę. Co więcej, pod ziemią też znajdują się tutaj zbiorniki retencyjne i ta woda, jak jest sucho, wykorzystywana jest do podlewania parku. Plac Konstytucji, chyba najbardziej zmarnowana wielkomiejska przestrzeń Warszawy. Plac jest rzeczywiście placem o bardzo takiej dobrej miejskiej architekturze z parterami, które są przeznaczone na sklepy. Natomiast jest to plac, który funkcjonował jako taki plac dla ludzi, może w momencie otwarcia w 1952 roku. Natomiast ja absolutnie nie pamiętam takiego momentu, żeby tu nie było parkingu po środku. Uważam, że w ogóle place to jest taki nasz słaby punkt i naprawdę place to nie parkingi, place to przede wszystkim przestrzeń dla pieszych, ale też często ważne węzły komunikacyjne. Myślę, że powinniśmy myśleć o placach właśnie z priorytetem dla ludzi, a nie dla samochodów. Był w pewnym momencie pomysł urządzenia parkingu podziemnego na Placu Konstytucji i może to jest rozwiązanie.
Ja nie jestem zwolennikiem samochodów w centrum i uważam, że dostępność tych miejsc powoduje, że po prostu do centrum samochodem przyjeżdżamy, bo się da. Uważam, że powinniśmy naprawdę włożyć jak najwięcej środków w to, żeby działała jeszcze lepiej, bo już działa całkiem dobrze, ale jeszcze lepiej komunikacja publiczna. Ale plac jest tylko częścią większej, kompletnie zmarnowanej przestrzeni, jaką jest ulica Marszałkowska. Marszałkowska to dzisiaj jest trup, kompletny nieboszczyk, zabity też przez to, że nie ma w ogóle żadnego życia na parterach. Tam sklepy, które jeszcze istniały jakieś 10 lat temu, dzisiaj zostały wybite prawie co do nogi i można iść wzdłuż ulicy, zieje jakąś koszmarną nudą, a poza tym jest brzydko. Pasaż Wiecha, czyli dawny pasaż śródmiejski, w moim przekonaniu jest najlepszą przestrzenią publiczną, jaka powstała w czasach PRL-u. Projekt już pochodził z końca lat 50., wykonanie to są w zasadzie całe lata 60., czyli wraz z budową ściany wschodniej, a wzorowany jest na pasażu, który powstał na początku lat 50. w Rotterdamie. I kiedy on powstał, był rzeczywiście miejscem absolutnie niezwykłym i też miejscem przyjaznym przez to, że miał ludzką skalę. A tą skalę nadawały między innymi niskie daszki, które były właśnie w takiej skali człowieka. To była możliwość, żeby usiąść, rosły jakieś kwiaty po środku. To była też taka pierwsza w Warszawie ulica i właściwie jedyna, po której można było chodzić wyłącznie na piechotę i gdzie nie wjeżdżały żadne samochody. To jest miejsce, które oczywiście z czasem zarosło brudem, bo te domy nie były restaurowane, więc ściana wschodnia już pod koniec PRL-u wyglądała bardzo źle. Gdy kilkanaście lat temu pojawiły się plany przebudowy czy renowacji tego pasażu, były duże nadzieje. Wygrała dobra pracownia architektoniczna Dariusza Chyca i Henryka Łaguny, ale wykonanie niestety okazało się mocno rozczarowujące. Nie ma tego, co stanowiło istotę tego projektu, czyli daszek. Jakimś zupełnie nieporozumieniem moim zdaniem są te wielkie latarnie, które są wielkie jak jakieś baobaby i one zupełnie zmieniły skalę. To już nie jest skala ludzka, jest tutaj w dodatku pusto. Chmielna to ulica z dużą tradycją handlową. Przedwojenna Chmielna to była ulica tanich hotelików, pań, które stały po bramach różnych gabinetów lekarzy, wenerologów, ale też bardzo dobrej klasy sklepów z pięknymi witrynami i kin. Już wtedy powstało Kino Atlantik, do którego wchodziło się przed wojną przez bramę. Dzisiaj budynek jest ten sam, kino ma już czwarte życie, ale już nie jest jakby w podwórku, tylko jest przy ulicy, która na tym odcinku jest poszerzona. Chmielna po roku 56 to też była ulica, która nagle odrodziła się dla takiego lekkiego kapitalizmu, czyli powstawały tutaj drobne prywatne sklepiki. Najwięcej było sklepów z butami, ale też jakieś komisy. Po 89 roku Chmielna też była pierwszą ulicą, do której przeprowadzono remont nawierzchni. Remont nawierzchni polegający na tym, że miała się stać deptakiem. Nie do końca ona jest deptakiem, tylko jest częściowo deptakiem, częściowo można wjeżdżać tutaj samochodami, ale ten ruch jest oczywiście bardzo ograniczony. Ale Chmielna jest ulicą jednak zaniedbaną. Wypadałoby po tylu latach, żeby tutaj znowu przeprowadzić jakiś duży remont. Przy czym to jest remont, który oczywiście powinien dotyczyć samej nawierzchni tej ulicy, sposobu chodzenia, poruszania się, ruchu, czy trzeba wymyśleć to wszystko, jak tu jeździć, czy jeździć oczywiście w sposób ograniczony, czy gdzieś parkować, czy lepiej nie. Inna rzecz to są same budynki, które tutaj w dużym stopniu są zaniedbane. Nie wszystkie, ale ogólnie jak się przechodzi Chmielną, to ma się odczucia takie bardzo mieszane, bo z jednej strony są zadbane domy, zwłaszcza tutaj w tej części bliższej pasażu Wiecha i bardziej zaniedbane tam dalej, bliżej Nowego Światu.
Nie jestem takim krytykiem Placu Powstańców Warszawy. Nie uważam, żeby zmiany, które tutaj nastąpiły, były złe. To są zmiany w dobrym kierunku. Warto przypomnieć, że one dokonywały się ostatnio w dwóch etapach, bo najpierw stanęły wielkie kolorowe donice, a teraz jest tutaj rzeczywiście zieleń, posadzono drzewa i ten plac powoli zaczyna wyglądać rzeczywiście jak plac miejski. On oczywiście nie jest tym samym, czym był przed wojną, bo przed wojną to było serce serca Warszawy. To było najbardziej wielkomiejskie miejsce w centrum stolicy z bardzo fantastyczną architekturą kamienic oraz z tym pierwszym warszawskim drapaczem chmur Prudentialem. Natomiast to, co się stało tutaj po wojnie, to był dramat i przez całe dekady ten plac wyglądał strasznie. Ten plac był po prostu parkingiem dla samochodów, ale był też potwornie zaśmiecony, zaniedbany. Tutaj chciało się z niego uciec. A dzisiaj plac naprawdę zmienił się na lepsze i nie wygląda tak źle. Na plac warto przyjść, chociażby po to, żeby zagrać sobie na różnych instrumentach, a jesteśmy blisko filharmonii, więc ten plac dzisiaj ma coś ciekawego w sobie, ma coś takiego indywidualnego, związanego z miejscem. Chciałam, żebyśmy się spotkały właśnie na Narbutta, bo to jest jedno z takich miejsc, gdzie jest kilka rzeczy, które mi się wydają, że są niezbędne do życia. Czyli po pierwsze jest dużo zieleni, to w takim wydaniu miejskim. Nie jest to do końca park, tylko to jest taki lokalny skwer. Jest też Kino Iluzją z Iluzją, która jest takim trochę lokalnym centrum kultury. Blisko też jest Teatr Nowy. Ale też taką rzeczą, która jest ostatnio naprawdę super, to jest to, że mamy nową inicjatywę sąsiedzką. Ona się nazywa Piękna Narbutta i udało się zebrać grupę moich sąsiadek i sąsiadów do tego, żeby porozmawiać, co możemy tu zrobić razem wokół ulicy Narbutta, żeby żyło się jeszcze lepiej. Dużym wyzwaniem tak naprawdę tu są auta, bo my żyjemy na skraju strefy płatnego parkowania. Jeśli mówimy o kwestiach rozwiązania czegoś, co można nazwać problemem samochodowym, a nazywa się to po prostu zrównoważona mobilność, no to podstawową rzeczą jest decyzja polityczna, że ten problem chce się rozwiązać. Taką metodą, którą teraz stosuje Ratysz, jest budowanie parkingów podziemnych, ale jednocześnie usuwanie miejsc z nawierzchni, czyli powiedzenie, damy wam miejsce do parkowania, nie będzie się parkować pod waszym oknem, a co więcej, nie będzie się parkować za darmo. Kolejna rzecz to jest po prostu dbanie o komfort pieszych, dbanie o komfort rowerzystek i rowerzystów, znaczy żeby jazda na rowerze nie była czymś, co jest jakimś heroicznym czynem wbrew wszystkim niebezpieczeństwom, które czekają, tylko czymś, o czym mówi taki teoretyk Jill Penielosa, który mówi, że takie dobre miasto to jest miasto, które jest dostępne dla osób, które mają 8 i 80 lat. To jest trochę tak, że domy kultury kojarzą nam się, chyba wszystkim nam, z tym, że i dzieciaki, i seniorzy coś tam sobie robią w glinie, ewentualnie w papierze czerpanym. Jest to instytucja zazwyczaj taka, którą trzeba obchodzić szerokim łukiem, nie ma tam nic fajnego. Mam nadzieję, dobra, wiem to, że nasz dom kultury zmienia ten stereotyp. Służewski Dom Kultury w tym miejscu jest od kilkunastu lat, natomiast ten budynek działa od 4 lat i mamy rok w rok chyba coraz więcej sekcji, od przedszkola aż po seniorów, od amatora do profesjonalisty. Można robić bardzo różne rzeczy w jednej z, nie wiem, 80-90 sekcji. Dalej? Właśnie trwają zajęcia.
Nasz symbol i domowników Domu Kultury, którzy są z nami od kilkunastu lat, przynajmniej jedna z nich, kozy. Mamy kozę w logotypie i to nie dlatego, że tak sobie wymyśliliśmy, tylko zanim powstał ten piękny budynek, w barakach po budowie metra, w których mieściła się pierwsza siedziba Domu Kultury, była taka mała obórka, gdzie były kozy. To nie jest tak, że domy kultury istnieją sobie gdzieś na poboczu i aż ktoś nas znajdzie. My jesteśmy w samym centrum, to znaczy wszyscy mieszkańcy Mokotowa nas na pewno znają i przy okazji niedzielnego czy sobotniego spaceru, żeby pobyć chwilę właśnie na świeżym powietrzu, przychodzą do nas, bo jest coś ciekawego. Bulwary Wiślane mają 2 km długości, powstawały w dwóch etapach i kiedy w ubiegłym roku oddany został drugi etap, okazało się, że jest to ogromny sukces. Sukces z jednej strony architektoniczny, ale też sukces przybliżenia rzeczywiście Wisły do Warszawy. Pojawiły się tłumy, one są zawsze, kiedy jest tylko ciepły dzień. Oczywiście nie byłoby tego, gdyby nie ta forma architektoniczna. Architekci zastosowali bardzo wiele różnego rodzaju chwytów, rozwiązań. Są placyki, place, są miejsca do cumowania statków, jest plaża, są elementy takie przyjazne dla dzieci, gdzie można skakać. Są pawilony z zapleczem gastronomicznym, w związku z czym cały czas tutaj mogą funkcjonować różnego rodzaju knajpy, czy restauracje, czy kawiarnie z ogródkami, bo są też miejsca na ogródki. Ta cała masa elementów, które sprawiają, że ta przestrzeń nie jest nudna, nie jest ciągle powtarzająca się, ją się chce zwiedzać. Oczywiście do tego by nie doszło, gdyby nie bardzo odważne decyzje, które zostały podjęte wiele lat temu i które w zasadzie były bardzo niepopularne. Pierwsza decyzja, absolutnie fenomenalna, która sprawiła, że ta część miasta ożyła, zupełnie zmieniła charakter, to była decyzja o lokalizacji w tym miejscu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Potem druga decyzja, która była szalenie krytykowana, sam zresztą krytykowałem sposób, w jaki to zostało przeprowadzone, czyli budowa tunelu biegnącego wzdłuż Wisłostrady. Początki były takie, że ten tunel był budowany z myślą o tym, że to jakaś komercyjna architektura powstanie. Na szczęście tak się nie stało. Powstało Centrum Nauki Kopernik. Teraz nad tym tunelem powstał prowizoryczny budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To wszystko sprawiło, że ta część miasta stała się taką dzielnicą kultury.